Dzisiaj jest Matki Bożej Różańcowej. Mogłoby się wydawać, że ten cały różaniec to jest taka typowo katolicka tradycja. I są oczywiście ludzie też, którzy twierdzą, że ten różaniec i ta Maryja to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. A my postaramy się na to jakby odpowiedzieć w nas samych, żeby zrozumieć głębiej różaniec, posługując się tym pierwszym czytaniem z Dziejów Apostolskich. Jezus został wzięty do nieba. To są Dzieje Apostolskie. 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. To jest ostatni raz, gdy apostołowie Go fizycznie widzieli. Wrócili do Jerozolimy z Góry Oliwnej. To jest ciekawe. Góra Oliwna to jest miejsce oczywiście, gdzie Jezus tam konał w Ogrójcu i wielokrotnie przebywał. To może na przykład już symbolizować część bolesną Różańca Świętego, która zaczyna się od modlitwy w Ogrójcu, nie? Która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. I przybywszy tam, oni weszli z powrotem do Jerozolimy, z tej Góry Oliwnej, to jest bardzo blisko. I weszli do sali na górze. To jest ten wieczernik słynny. To jest miejsce, gdzie Jezus odprawiał Eucharystię na przykład. Teraz to jest druga część Różańca Świętego, która kończy się w piątej tajemnicy Eucharystii. I przebywali w niej, tu jest cała lista apostołów, oprócz Judasza, który już nie żyje. I przebywali tam w tej górze z apostołami. Apostołowie symbolizują Kościół katolicki, nie? Cały. Apostolski, można powiedzieć, Kościół. Więc, ale to nie koniec, bo dalej jest napisane, wszyscy oni trwali, ci apostołowie, ale nie tylko, jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i uwaga, Maryją, Matką Jezusa. Różaniec najkrócej można zdefiniować tym zdaniem. Trwać jednomyślnie na modlitwie z apostołami w obecności Maryi. Różaniec jest zatapianiem się w tajemnicy Jezusa Chrystusa poprzez Maryję. My się modlimy z Maryją, w obecności Maryi, ale modlimy się także do Maryi, ją pozdrawiając. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, to mieliśmy w pierwszym czytaniu. To są słowa z Pisma Świętego, to są słowa anioła. My tylko powtarzamy Pismo Święte, mówiąc zdrowaś Mario. Modlimy się Pismem Świętym. Różaniec to jest najbardziej uniwersalna chyba modlitwa w Kościoła, taka prywatna, poza liturgią. To jest modlitwa, która ma wszystkie rodzaje modlitwy w sobie. To jest to modlitwa ustna, bo się coś recytuje. To jest modlitwa medytacyjna, bo się rozważa tajemnicę. I to jest modlitwa kontemplacyjna, bo kontemplacyjna znaczy, że my się zatapiamy w jakiejś nadprzyrodzonej obecności Boga. To jest tak naprawdę modlitwa nieustanna. To jest najbardziej, można powiedzieć, uniwersalna, kościelna, katolicka modlitwa. Dlatego być może wszystkie dokumenty Kościoła, objawienia Maryjne, Jan Paweł II napisał nawet specjalny dokument o różańcu, wprowadzając tę nową część różańca. To jest naprawdę wielki dar dla Kościoła, dla nas wszystkich.